Okej, jesteśmy z powrotem po krótkiej przerwie, ale uznałem, że po prostu to będzie teraz lepsze wyjście, że zmienię sobie ustawienia i wszystko będziecie widzieć. Dlatego pokażę wam te karty, jak dotąd się trafiły. Odmowa. Proszę. Tu, nie, to chyba się nie wy... A trochę się nawet wyostrzyło. Proszę, tutaj możecie sobie zobaczyć. Nawet napisy są trochę czytelne. Jump point. Dark Jet Crab. On chyba był też w pierwszej edycji. Okej. Okay. Jeszcze tutaj wam pokażę karty, które Damianowi się właśnie w Łodzi trafiły. Jest to Fire Sucker Max. Stingwing Cold. Tamten chyba był Max. No. Bradbat rezonująca. Rezonujące karty są bardzo fajne. Takie... tęczowe, co nie Damian? No. Robokuito, pyro Pydor. I Pydor. Katapulta. Podwójny atak. To też jest coś nowego. Okej. Okay. Pyton chyba. Dobra, nie. I teraz otwieram sobie kolejną saszetkę. I ostatnio potem otworzy Damian. Mam tutaj Gryfona. Gryfon. To jest pap. Smoczy jeździec, podwójny atak. Monolit. Lewitująca karczma. I mamy tutaj tytana pyro. Aha, to te tytany są w 3D. Aha. Zobaczcie, tutaj był pyro, był pyro, był pyro. Gdzie to jest ten pyton? Ale bardzo to jest fajnie, kurde. Gdzie jest pyton? Co i jest. No, tutaj mamy... Ten sam, tak? No to... I obrona. Bo to jest ten sam, ta sama karta, tylko że ta jest w 3D, ale ta karta ogólnie zajebista jest. Nie widzicie tego na telefonie, ponieważ... Weź tą kartę. Ponieważ telefon nie traktuje... Nie wyłapuje tak 3D, ale musicie mi uwierzyć, że to jest zajebiste. Jeżeli traficie to, to jesteście też fajni. I mamy tutaj metal lodowe koloseum. Też bardzo fajne. Ja pierdolę. I tutaj Dan otworzył ostatnią saszetkę i jest tu Robokuito, Porcupine, Bantam, Brzęczenie 360 stopni. What the fuck? Legendarna prędkość skrzydlatki Invisimali sprawia, że potrafię wytworzyć donośce brzęczenie, które pozwala odeprzeć każdy atak. Ale czemu 360 stopni? O, i mam tutaj fajną kartę, kwaśny krater. Ogólnie ja bardzo lubiłem w poprzedniej edycji zbierać środowiska. I ostatnia karta to jest Bantam Metal. No i to już zdaje się była ostatnia saszetka. Mam nadzieję, myślę, że karty się całkiem spoko trafiły. No i jeżeli chcecie więcej odcinków, to możecie pisać, zostawić łapki w górę, nabijać wyświetlenia, żebym miał hajs z YouTube'a, żeby się kupiło te saszetki, bo przecież, kurde, ha, ha, ha. A ja to kurwa co? A ty mi jeszcze bulisz 55 zł. O właśnie, Mister Chudy mi buli 55 zł, więc kupię tam sobie z 10 paczek. No i będzie pięknie. To był pierwszy odcinek z nowej serii. A może ja kupię Invisimals. Nowa drużyna. Bardzo to są fajne karty. Możecie łapkować, subskrybować, wbijać na kanał Mister Chudego. No i mam nadzieję, że zobaczymy się w kolejnym odcinku już bez Mistera Chudego, bo wziąłem go tylko do tej pierwszej, bo to on mi zaczął pomagać zbierać te karty. No i widzimy się w kolejnym odcinku. Trzymajcie się, cześć, pompa! Pożegnaj się, a nie brzęczysz. Nie. Żegnaj Dobra. Się. I sam mój pompa, cześć.